Słuchajcie. Wygląda Turcja rano około 7:30 czasu lokalnego. Nie wiem jakie są widoki. Za chwilę wsadzę to na głowę. Na te plaże to różnie tak. Kurde, niektóre to jakoś się piasek zapada. Strach biec chyba. To się nie narobić bałaganu. Nie wiem, czy się będzie dobrze biegło po tym piasku. Tu jakieś skały w ogóle. O kurde, różnie się biegnie po tym piachu. Tak to słuchajcie, morze wygląda. Wolę trzymać tą kamerkę, żeby mi nie wypadła. No co, z żonką przylecieliśmy do Turcji. Kurde, dziwnie się biegnie po tym piasku. Nie wiem, czy nie lepiej przejść na normalnie na ten. Sygnał też słabo łapie z GPS. Przylecieliśmy z żonką na 10 dni. Już mija prawie tydzień, bo przylecieliśmy w nocy w niedzielę. Jest niedziela, dzisiaj poranek. Godzina 7. Trochę ludzi spaceruje, nie wiem, czy nie będą mieli. Chyba jednak lepiej plażą. Nie chcę tak ludzi nagrywać. No nic, nie biegałem ostatnio praktycznie. Zobaczymy, na ile się tą plażą da. A nie ma co przesadzać. Ile się przebiegnie, tyle się przebiegnie. Ja wam pokażę trochę. Tutaj morze wygląda. Woda ciepła. Myślę, że tak, że cieplejsze nawet niż w Bałtyku w sierpniu, czyli tak ponad 20, może ma z 21, może. No są takie chłodne prądy, też się zdarzają. Dobra, zaraz przerwę. Tutaj jakieś boiska do siatkówki. Tam gdzie my mamy plażę. Bo tutaj słuchajcie, chyba jest tak wszędzie, że każdy hotel, może nie każdy, ale część hoteli ma swoje prywatne plaże. I generalnie jest tak, że na plaży jest beach boy, czyli taki szeryf plaży, który pilnuje tego, kto wchodzi. O, zamek. Gdzie coś tam budują sobie. Jest taki szeryf plaży i on pilnuje, rozkłada leżak, parasol. No lubią napiwki na pewno, więc warto dawać te napiwki. Słuchajcie, tutaj... Kurde, a propos tych napiwków. No, generalnie plaże są prywatne. No to jest akurat fajne, bo przynajmniej wiemy, że nikt obcy nie wejdzie. Przynajmniej w momencie, kiedy jest beach boy. Bo czasami go też nie ma. Tutaj takie plaże są podobne jak na Bałtyku. Aczkolwiek w wodzie trzeba uważać, bo można trafić na kamyczki. Takie dosyć spore. Więc jak ktoś i tak chodzi na ślepo, to może być różnie. No tutaj widzicie, są takie plaże, piasek sobie leży. Pan. Niektórzy spacerują, niektórzy już gotowi do pracy. Fajnie się tak rano biegnie. Aczkolwiek, kurde, ja sobie nie wystartowałem. Wystartowałem sobie biegu, w ogóle kilometrów nie liczę. Ale ze mnie jeszcze majta. Trudno. Już trochę przebiegłem. Bo tu jakaś linka. Trzeba uważać. No i tak jest. Tu są plaże, tu woda. Kurde, trzeba uważać. Ta woda podchodzi tu pod same buty, żeby mnie tu nie zmokło. No i generalnie Turcja, dla kogoś, kto nigdy nie był za granicą, no to robi wrażenie. Aczkolwiek tu dookoła nie ma aż tak dużo do zwiedzania. Raczej zostaje hotel, plaża, basen hotelowy. I tak to wygląda, nie?
Dobra, na razie starczy. Zobaczę, co się nagrało. Może będą kolejne części.